twardzielu, tu Grande. Daj mi 5 minut to seria, w której poniżamy pseudoraperów i w której pokazuję wam, że ich kawałki, jak i całej nowej szkoły można stworzyć bez wysiłku. Nie robimy tu żadnych parodii. Parodia byłaby wtedy, gdybyśmy brali ten sam beat i pod ten sam rytm pisali tekst. Zresztą ich kawałki same w sobie są parodią rapu. Jak Slim Shady, ja mam ten styl, baby, jestem świeży, zbyt piękny. Natomiast flow i tekst wymyślam sam. Jedynie przy pisaniu lekko wzoruję się na tym dnie lirycznym, które reprezentują wasi idole. Także w tym jest więcej kreatywności niż u bajterów typu Blacha, którzy swoje melodie i teksty kradną. I o tym w dzisiejszym odcinku. Watch out, little bitch. Blachara. Blacha 2115 to idealny przykład efektu Dunninga-Krugera. Chyba jeszcze lepszy niż Lefroch Pawlak. Bądźmy szczerzy, to chyba największe beztalencie w polskim rapie, który buduje popularność na nieświadomości słuchacza. Ja wiem. Ta scena już dawno się zdeprecjonowała, a bajterzy to obecnie norma. Ale już totalne dno to zżynanie całego rytmu, tekstu i tłumaczenie go na chama z języka obcego. Bez poczucia wstydu i zażenowania. Blacha, oto tutaj ten kurwa raper. Pokaż kurwa gościa. Pierdala pizzę kurwa Godzilla. Podam ci konkretne przykłady. Nie będę nawet tego cytował. Po prostu posłuchaj sobie, jak to jest żałośnie skopiowane. Te wypady na ławki wykładam znów pit. By z mordeczką zapić, piję kolejny drink. On to palmy od plastik, a my od benzyn. On sąda wam afnyć. Ona chce przynosić mi ślama, nie dążka. Sąsiedzi słyszą, jak się kochamy i to nie obchodzi nas. To zależy w filmie kompleks, on chodzi na cpet, widolesi mnie kajnowa. On gigant na pan ronu, spęd seks, a pan wiele ze szajsiga. Szybkie tłumaczenie Boneza, bo nie każdy zna język niemiecki. Alright. Ona przynosi mi cornflakesy i rogalika do łóżka, znowu nie pozostawiając wyboru. I wszyscy sąsiedzi słyszą nas uprawiających seks, ale ja mam na to wyjebany. No, to jest dokładnie to, o czym mówię. Tekst centralnie wklejony do Google Translatora. I wyjebany. Tam nie ma nawet minimalnych umiejętności rapowania. Miami Yasin. No następnego nawet nie muszę tłumaczyć, bo każdy zauważy podobieństwo. Kokaina, kola kokaina, kryształ steru, albo prosta inka. Kokaina, coca kokaina. I to nie tylko kawałki są kserowane, teledyski też, bo przecież tam są identyczne sceny. Sprawiedliwa ja, niepowiedzima ja, ty moja ja, baby ty moja ja. Świat na mana, a między nami tam ja chyba się zakocham, zakocham. Kolorujesz mój świat na mana, chyba zaryzykuję. No nie pasuje mi kopiowanie 1:1. Po nula funda zjałem testa, po nula funda zjałem testa. Kurwa, jak to jest możliwe, że takie kopie w ogóle się przyjmują? Pamiętaj proszę brat, weź uważaj z kim i gdzie. Rucham od tylu lat, nadal czysty jestem. A zdarzał się już ślał, później na tym myślałem. Swag. Oczywiście jest nawiązanie do dziwek, do walenia w nos, zapijania narkotyków czystym spirytusem, także usatysfakcjonował najbardziej wymagających słuchaczy rapu. Teraz rymy. Nie, tu nie ma rymów. To jest chyba pisane białym wierszem. Ale spójrzmy na zestawienie. Coś jej, LSD. Kurew, każdej. Zrazić się, z kim i gdzie. Jestem, myślałem. Tak, to są rymy według Blachary. Stary, zupełnie poważnie. Ktoś taki powinien być zlinczowany i pogoniony z rapu na butach. A pod jego kawałkami ludzie się zachwycają. Sorry, nie jego kawałkami. To pokazuje, że większość słuchaczy ma papkę zamiast mózgu. Wystarczy mieć znanego kolegę i zastosować dowód społeczny, aby przekonać ludzi, że masz talent. Tam jest kserowane dosłownie wszystko. I wyjebane. Wow.
Ludzie, nawet nie próbujcie nazywać tej kurwy raperem. On nagrywa to tylko po to, aby nie musieć pracować w berlińskim kebabie u Hassana jako kelner. Jest kompletnie nieautentyczny. Dzisiaj napisałem na kolanie w 5 minut tekst w stylu Mademoiselle. Z tym, że on nawet nie zasługuje, aby mówić o jego stylu, bo on go po prostu nie ma. Man sieht's wahrscheinlich nicht sofort direkt, aber ich bin Ernährungscoach und ja. Jednak zanim posłuchasz, mam informację dla wszystkich internetowych Rambo. Ja wiem, że niektórzy ludzie zostali kompletnie pozbawieni krytycznego myślenia i tłumaczą sobie, że skoro ktoś porusza określony temat, to pewnie ma ból dupy, jest biedakiem, hejterem i szuka atencji. I'm sorry. Oczywiście możesz tak myśleć, ale jeśli rzeczywistość okaże się inna, to żebyś nie dostał udaru. Dlatego ogłaszam konkurs na najlepszy diss na mnie. Zwycięzca otrzyma złoty tamburyn prosto z Biura Ochrony Łaków oraz możliwość walki o nagrodę Darwina. A jeśli jesteś ciekawy, po co robię ten kanał, to po wielu godzinach strategicznego planowania opracowałem skomplikowaną listę wytycznych, która jest fundamentem dla programu Daj mi 5 minut. Jesteś ciekawy? Oto ona. Ladies and gentlemen! Już rozumiesz? Punkt pierwszy. Gwarantuję ci, że we mnie jest więcej prawdziwości niż w tych klakierach z torebeczkami Gucci, pseudogangusach i dobrodusznych moralistach. I proszę cię, nie pisz mi powieści w komentarzach i nie rozmawiaj z ekspertami o rapie. Odsubskrybuj ten kanał i idź nagrywaj kolejny let's play z Minecrafta. Natomiast dla wszystkich świadomych widzów, którzy wiedzą, że przez takich leszczy rap zmierza ku upadkowi, mam kolejny kawałek pisany w 5 minut. Zaczynajmy. Czy będziesz czekała na mnie? Bo jestem przestępcą, każdego dnia mogą mnie złapać. Kiedy przyjdą z rana na ran. Jakby nie było jutra, tańcz w górę ręce. Mam świetny plan, z pełną torbą opuszczam bank. Tak jak spożywcza kleptomana. Ochroniarz dostał kopa w twarz. Wsiadamy w kabriolet i noga na gaz. Blisko pon kasę z tyłu porwał wiatr. Przytul mnie mocno, skarbie to nasz czas. Strzelam, radio ustaje w płomienia. Bar drugi już drapują drzewa. Dajemy gazu, nagle rzucają komunikat w radiu. Po bandytach nie zostało ani śladu. Czy będziesz czekała? Bo jestem przestępcą, każdego dnia mogą mnie złapać. Kiedy przyjdą z rana na ran. Czy będziesz czekała na mnie? Nawet w każdy słoneczny dzień. Nawet kiedy śnieg albo deszcz. Czy będziesz czekała na mnie? Tam na mnie. Drugi pole gol, tylko mi da zje, chuj mnie to, nie pole kalorii, tylko stres. Nie szukam nowych znajomych, stale ma bez zaproszenia na wejście. Ona chce być w opisie po zdjęcie, mam mówiła, że ma wyjebane. Chodzę do branży z muzą, grubą jak walki sumo. W klimacie Mario Puzo, wróg rozważa samobójstwo. Bye bye i bawa kule, przeciwników zostawiamy dziś daleko w tyle. Nie dorasta nam do pięt, teraz nawet Achilles. Brak słabych punktów, a słabość to tylko kamuflaż jak łom w gazecie. Jeśli w coś wchodzę, to wchodzę, by wygrać jak walkę Floyd Mayweather. Do szczęścia brak nam milion euro, to import, eksport, mam dalej w planie. Opuścić ghetto, Bugatti, Bayon, pędzimy z boku jak Kamehame. Wspinasz się na dywan, gdy ja wchodzę na ten poziom. Wylewam